Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmers Life. Mamy zimę, luty jeszcze, zima, śnieg sypie, bimber się robi. I tak. Popsuła mi się piła ostatnio, nie mogłem pociąć drzewa, dlatego dzisiaj trochę potniemy jeszcze sobie. Zima. O, szybko poszło. Potniemy sobie deski, bo ponieważ gdyż potrzebuję tam zrobić płot do końca, a nie mamy materiału. Trajzega też jest za droga na razie dla mnie, dlatego musimy to ręcznie robić. Jak nasi dziadkowie wcześniej, ja zresztą też. Cięło się piło, moja, twoja i nie było zmiłuj. Zima, nie zima, drzewo na opał, drewno na opał trzeba było naciąć. Także my teraz też sobie, tylko nie na opał, tylko na deski. Opał leży na ziemi w postaci gałęzi. I tak, dokończymy sobie ten płot, co tam mam do dokończenia, który zacząłem. To jest kłoda? Kłoda. I tam będą dwie zagrody dla kóz i dla owiec, które będą kupione, nie, mam nadzieję, że w niedługim czasie, jak się trochę dorobimy paru groszy chociaż, poparce, żeby kupić, żeby się już zaczęły rozmnażać. Tak samo kupiłem koniki, także koniki też już będą się rozmnażać. Na krówkę czekamy, co urodzi, bo jeżeli urodzi drugą krówkę, to dokupimy byka jeszcze, a jeżeli urodzi byka, to poczekamy, aż byczek dorośnie i będzie w stanie dać potomstwo krówce. Zobaczymy, ile ty masz tam. 23% już marudzisz. Popsuje się, to się popsuje. Na wiosnę chciałem kupić pług, żeby zrobić w ogródku już orkę, ale no cena pługa jednak mnie przerosła na razie i nie wiem, czy to będę w stanie kupić w ogóle. Kosztuje ten skibowy ponad 5000. Także może być ciężko, a raczej na pewno będzie ciężko i trzeba będzie jeszcze do tego zadania głównego kopać chyba haczką czy kopaczką, jak to się tam zwie, motyką, o, motyką. Ale zobaczymy, jeszcze jest parę godzin. Nie no, pieniędzy nie wyczaruję na razie, bo nie mam z czego nawet. Także będziemy sobie musieli, tam dużo warzyw nie ma do zasadzenia, a trzeba to zrobić. Niestety, i tak samo chciałem jeszcze posadzić zboże, bo potrzebuję na pasze dla zwierząt, bo paszy zaczyna brakować. No ale motykom to może być ciężka sprawa, bo przekopanie na zboże pola to jest już trochę pracochłonne. Ale zobaczymy.
patyki zbieramy wszystkie, bo to jest bardzo dobre źródło na opał, czy to do wimbrowni, czy do kuchni. I nie trzeba marnować drewna na rąbanie, tylko możemy sobie deski z tego zrobić. Patyków od groma jest. Ja już tam mam tych patyków chyba prawie 600. I tutaj też będzie sporo. Także na przyszłość będzie to dobre. Tu jeszcze parę leży. O, nie parę. Kurde, tu leży tego od groma. Groma tych patyków jest. No dobra. I tak, na live też był... Co tam było? A, śrub był na live ostatnio. Ożeniliśmy się w końcu z naszą wybranką Marylką. I jeszcze co tam było? A, rozbrajanie min. No, to było dobre. Wszystkie miny rozbroiłem. Na śniegu w zimę to jest bardzo dobra robota, bo to wszystko widać, także jest małe prawdopodobieństwo, że depniecie w taką minę. Jeżeli ktoś rozbroił tak jak ja ostatnio wszystkie miny, to może mi napisać w komentarzu. Czy pomylił się chociaż raz i wybuchnął, czy udało mu się bez żadnego szwanku to zrobić. Bardzo jestem ciekawy, bo ja mi się udało, no nie, tak wyszło, że mi się udało. Dobra. Kurde, ale będzie upał, masakra. Później jak będzie już tyle ścinania drewna i będę robił deski czy tam coś, to tych patyków już nie będę zbierał na odcinku, tylko sobie zbiorę normalnie tam, będę miał czas. No ale dzisiaj jesteście skazani na to. Dobra, te pinki sobie też usunę, żeby nam tu nie zawadzały, te drzewa odrosną kiedyś. Będzie gitara. Dobra, chyba wszystko. 241 patyków. Kurde. No nie pamiętam, żebym tyle kiedyś zebrał patyków, co teraz. Koop, nie gadaj. No i tak, dzisiaj jest Sylwester, także jeżeli ktoś jeszcze do tej pory oglądał film, to życzę oczywiście szczęśliwego nowego roku wszystkim. Oby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego. Dobra, jeszcze tutaj dwa.
19. Dzisiaj Kazimierz w Sylwestra oczywiście sobie chlapnie buteleczkę, dam mu, a jak? Niech powie, niech wie, że to nowy rok jest. Ale jeszcze nie teraz, bo za wcześnie. Dobra. To mogę odłożyć. Tą piłę to sobie naprawię od razu, żeby później się nie motać. Patyki odłożymy. 687, jak to dodam? 930 prawie. Ja pierniczę. Masakra. Dobra. A jeszcze deski. 109 desek. To może sobie tu zaczniemy budować już. Zbudujemy sobie to, co się da, czyli tutaj na przykład to. A tutaj nie mam desek jeszcze żadnych. Mam 26. No dobra. Tutaj sobie obudujemy to. No i tu został płot, ale może zacznę sobie od tej strony. Ale piździ normalnie. Tu się uda dojechać do końca. Akurat desek wystarczy. Jeszcze tam jedno sprzęgło może się zrobi. Ok. No, jedno się zrobi tylko. Dobra, tych 5 desek to już nie będę dawał. Młotek, a młotek potrzebował jedną chyba gałązkę, z tego co pamiętam. A, trzeba z łapy wyciągnąć. Tak. No i będziemy sadzić te warzywka i to wszystko, no i ten alkoholizm pokonać. Godzina 19 jest. Czy ja tutaj zwierzątka? Nie mam zwierzątek żadnych. Bimberek się zrobi, ale pójdziemy jeszcze sobie. No nie to. Zwierzęta się żadne nie złapały. Kurde, burek, nie strasz mnie. Myślałem, że to dzik jakiś. Że to dzikor, dobra. Może jakieś zwierzątko jeszcze bym sobie upolował. W zimę trochę lepiej te zwierzęta widać, bo w tym lesie nie jest tak gęsto aż. Ale na razie bida. Bida z nędzą. Co to, nie masz zwierząt w zimę? Wyginęły. Kurde, doszłem aż do tekli i co? Nie ma zwierząt.
O, dzik tam ucieka. Jeleń. Ale takiego daleka już mnie usłyszeli. Jest dzik, ale tyłem. No jak zawsze tyłem musi stać. Jeszcze mi się nie zdarzyło chyba, żebym dzika od przodu zaszedł, tylko zawsze tyłem jest. No może raz się zdarzyło. Dobra, strzelę mu w dupsko. Stój, dziadu. Widzę cię, widzę cię. Dobra, mamy dzika. Niech będzie i dzik. No tu jak zawsze brama zamknięta. Dzika, trochę mięska, szyneczki się porobi, to będzie kasiorka znowu. Dobra, zobaczymy czy jak położę tu na ziemi, czy to działa. Działa. O. Ale się ciemno zrobiło. Ciemno się zrobiło. Kazimierz ze światłem świeci, proszę bardzo. Stać go. A jak? Stać go. A, bo ja tak. Świnki wypuściłem. Świnki wypuściłem, one sobie tu chodzą. Gdzie masz narzeczoną? A to jest narzeczona. A gdzie jest ten? A tu jest. Burek. Tu jakaś gałąź jeszcze się. A ja tu widziałem drzewo, właśnie. Ta gałąź, co że ją ściąłem i została. Posprzątane. O, jeszcze nie. Dobra, pierwsze kupy robią, także dobrze, bo gnojownik pusty jest. Nie ma nic. Idziemy do koników jeszcze zajrzeć. Piękna klacz czarna. Już w ciąży jest. Pięknie, 8 miesięcy. Czarna klacz i biały konik. Dobra robota, młody. Już żeś się za robotę zabrał. Elegancko, dobra. Czyli będziemy mieli pierwszego potomka. Krówka dla drugiego i maciorka trzeciego. I zdobędziemy. Co tu tak? Ja muszę te kurde, te chwasty stąd wyciąć, bo mnie denerwują. No, od razu lepiej. Nie wiem, co to w ogóle było, że tutaj rosło. Tak, tutaj będą owieczki, tu będą kózki. Kupimy, a tutaj też mogłem wyciąć te krzoki, ale dobra już. Kupimy parkę oczywiście i się będą rozmnażać.
Nie no, nie mogę patrzeć na te wierzby. Normalnie te wierzby to mnie tak drażnią. Nie mogę, no nie mogę. Są tak brzydkie. Czy co to tam jest? Nie może być takiego drzewa tutaj. Już wolę tu jakąś jabłonkę posadzić w rogu, czy tam dwie. Niż te wierzby. Mamy młotek przy sobie, mamy 17 desek i mamy więcej desek, czyli zrobimy jeszcze dwa przęsła sobie. Cztery potrzebuję. Nie cztery. Pięć. Mamy dwa przęsła, po 11 desek to jest 22. No. Dobra, brakuje jakieś 60 desek brakuje, ale to na razie nie ma skąd wziąć, nie wiem, bo nie mam działki, żeby wyciąć drzewa i nie mam granatów na bomby, żeby wysadzić, także teraz będzie problem z drzewem na razie, bo też nie mam pieniędzy. I to trzeba zmienić. Będzie wiosna, to posadzimy sobie tytoń. Kupiłem te 75 tytoni mamy, czyli fajki będą, także coś się na tym zarobi, ale to dopiero, kurde, jeszcze trochę minie. Dobra. Zimno, zimno. 19. Tak. Dobra, to jeszcze co rozpalimy w piecu. A żem napalił, kurde. Zrobimy sobie parę szynek na jutro, żeby coś sprzedać. I obiecałem Kazikowi, że sobie dzisiaj chlapnie wódeczkę, to dam mu oczywiście flaszeczkę. Ale no, 19.40 dopiero, to za wcześnie na dojazd. Jeszcze chwilę poczekamy. Dobra, tam jeszcze jedna butelka się zrobi. Ale to już... Cicho być. To już rano wstawimy nowy zacier. Bo tam 3 godziny zostało, także nie zdążymy. Szynka się zrobi, to jeszcze jajka może gotować, bo mamy tylko 3 jajka do jedzenia. Trzy jajeczka tylko. Ok.
Granaty są, miny są, tylko nie ma, kurde, granatów radzieckich. Niestety. Dwie siekierki mam w ogóle. Dwa młotki. Nie. Ta. I dynia, która nie chce się obrócić przodem. Dobra, mamy szyneczki. Gotujemy sobie te jajka. Jajca na twardo. I już będzie co jeść. Co ci otrzypało? Po czym ci otrzypało, Kaziu? Zbyt zimno. No przecież, kurde, w piecu się pali. Dobra. Na razie wystarczy. Cztery szynki to na sprzedaż. Tu jeszcze będzie parę desek z tych wierzb. Jeszcze są sześć wierzb do wycięcia jest tutaj. I to wszystko. Bo ja chyba tutaj na działce już nie mam żadnych drzew. Tu wyciąłem. A tu koło stawu, co to jest za drzewa jakieś? To są moje drzewa? Aż to sprawdzę, bo nie wiem. Nie wierzę. To są moje drzewa, o kurde. Dobra. To jest zetne, ale dzisiaj ich nie będę już oprawiał. Już was nie będę męczył drewnem, drzewami. Jutro. Dobra, tu będzie z tych trzech drzew, to będzie 75 desek. Akurat, tam już nie moje. A łopaty zostawiłem, no trudno. No dobra, trzy drzewa są. Nie leć tutaj, bo jutro się staw rozmrozi i będę w wodzie musiał łazić. Fajnie. Dobra, przygotuję już te wierzby do obróbki tak samo. Jak wycinać, to już wszystko po kolei. Będzie ponad 100 desek spokojnie, także ten płot się dokończy. I będzie można myśleć o tym. Raczej no już można myśleć, bo tam płot to jest mały problem. Chodzi bardziej o jedzenie dla tych zwierząt, bo jak nie będę miał paszy, no to to będzie lipa. Dobra, kolejne pobojowisko zrobione. Żona wróciła do domu. O której to się wraca? 21. Gdzie się włóczysz tak długo? Kobito. Kobito.
Ale te trofeum, skóra i ta szynka to na sprzedaż idzie od razu. Tu już się nie doczekamy dzisiaj na Bimber, bo jest godzina 40. Siema. Jak tam? Pogadamy? Widzę, że masz ochotę się wygadać. Dobrze mi z tobą, mężulku. Myślę, za co się teraz zabrać. Za robotę najlepiej. Dobra, nie ma drugiej takiej jak ty, Zalesio. Podrywasz mnie, mimo że jest twoją żoną. Daj buziaka. Dobra. Dobra, żono, nie sklepiaj sobie tak. Gasimy światło, idziemy spać. No chodź, idziemy. Dobrze, także... O, jakie niebo. Niebo. Dobra, w kolejnym odcinku widzimy się wiosnę już, bo jest 21, ja pójdę spać. I działamy w ogródku i działamy dalej z Bimberkiem oczywiście. Działamy z drzewami, trzeba to powycinać, jeszcze raczej poobrabiać, dobudować płot i zacząć myśleć o kolejnych zwierzątkach i przede wszystkim o jedzeniu dla nich. No bo jak nie będzie jedzenia, to te zwierzątka będą głodne. Coś mi wydoiła. Miałem 6 mleka, bo pamiętam. I 6 mleka jest dalej. To co ona wydoiła? Chyba swoje sutki. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hejo.